oni chyba szukają swojego takiego stylu, nie tylko od strony technicznej gry, ale też... Jest punkt Karola Kłosa z zagrywki, nie po raz pierwszy dzisiaj. No środkowi, jeśli chodzi o ten element w drużynie Politechniki, są świetni. Tak, bo on wykonuje zagrywkę z wyskoku, ale jednak to jest troszeczkę wyskoku. To nie jest taki podskok, tylko wyskok, czyli łapie dobry, duży zasięg i piłka praktycznie idzie od razu w dół. Bardzo nisko nad taśmą, to jest bardzo ciężko przyjąć na palce, niebezpiecznie. A sposobem dolnym, no tak jak widzimy, takie siatkarskie sęki, jak to mówi młodzież, mogą się pojawić. 2 do 5 przy takim stanie Jerzy Strumiło prosi zawodników do siebie. Czy jedno dla mnie nie ulega wątpliwości. Drużyna Trefla oczywiście jeszcze musi szukać pewnych systemów swojej gry, ale na pewno brakuje im jednego lidera. Nie mają na boisku lidera, tu nie widać. Łukasz Kadziewicz dzisiaj całkowicie jakby z boku gra, ale to nie jest Łukasz Kadziewicz. To rozumiemy, po kontuzji wraca się słabo. Jest as serwisowy, drugi z rzędu, Karol Kłos, ależ seria młodego środkowego warszawskiej Politechniki. 6-2. Bruno Zanotto wyląduje na ławce, bo widać, że kompletnie nie ma pomysłu, co zrobić. Bruno Zanotto. Utrzymuje się remis na początku partii. Teraz popatrzmy. Neroy w pierwszym tempie gra z Karolem Kłosem. I Gładyli teraz dołącza do niego Kłos. Zarówno jeśli chodzi o blok, ale także i o atak. No warunkiem jest dobre przyjęcie, to już o tym wiemy. Natomiast chyba Politechnika przez pewien czas miała problemy z precyzją. W pierwszym secie było lepiej, w drugim tutaj zajrzałeś na statystyki. Tego perfekcyjnego przyjęcia było poniżej 10%, no to jest wartością bardzo niską. Zobaczmy, Karol Kłos, as serwisowy 7-6 dla Politechniki. Jeszcze raz ulubiony. Mamy po 16. To jest dopiero ironia losu, że znów my możemy powiedzieć, wszystko rozpoczyna się od nowa. No i kolejny zawodnik z taką zagrywką, która może przynieść bezpośredni punkt. No dzisiaj już też skarcił wielokrotnie i tak też robi teraz Karol Kłos, jest 17-16. No to nie ma prawa zaskoczyć w piątym secie. No powiem szczerze, że nie tak doświadczeni zawodnicy dają się tak położyć na ziemię. Oddać trzeba, że zagrywka Kłosa bardzo fajna, bardzo dobra od strony technicznej. Natomiast oni prawie tej piłki nie dotykają. No wywindowaliśmy już ich do miana bohaterów, tak jest, Karol Kłos, on zagrywką pogrążył zespół Trefla Gdańsk. On oraz Jurij Gładyr, bo trzeba obu środkowym oddać to, co zrobili w dzisiejszym meczu. I zagrywką, i blokiem przede wszystkim. Ponad 20 punktów zdobyli w tym elemencie. Teraz Bruno Zanotto wściekł się na siebie po tym nieudanym przyjęciu. Mistrzowie tiebreaka, mistrzowie horrorów, teraz w końcu wygrali decydującą partię. No tak, Politechnika zrobiła to, co do nich można powiedzieć należało. Zagrywka uratowała, wyciągnęła ich z ogromnych opresji. Ratowali się również blokiem. Chyba Tref oddał mecz, który układał się w pewnym momencie dla nich. Pierwsza piłka w górze meczowa niewykorzystana, zapłacili surową cenę. Karol Kłos zostaje graczem dzisiejszego meczu. Zasłużył na to w pełni, choć samo spotkanie było niezwykle szarpane. W jedną, drugą stronę 2 godziny 32 minuty. No tak, z przerwami oczywiście, ale ten pojedynek był długi. Wojtek, żegnamy się powoli z Państwem. Dziękujemy. Mieliśmy przyjemność komentować znów bardzo emocjonujące widowisko. Kłaniam się, Wojciech Brzyzga. I oraz Przemysław Iwańczyk. Zapraszamy na nasze pomeczowe studio. Gośćmi Jerzego Milewskiego są pani Jolanta Dolecka oraz pan Mirosław Przetelski.